Proszę Państwa, cieszę się bardzo, nie tylko ja, że wybraliście Państwo coś, co daje do myślenia, a nie często otaczający nas banał. I otóż gościmy dzisiaj profesora szczególnego, mianowicie ksiądz profesor Michał Heller, notabene związany też trochę z Podkarpaciem, bo przecież tutaj jest pan burmistrz Robczyc, pan Bujak i ksiądz profesor Heller pierwsza placówkę miał właśnie w Robczycach, jako ksiądz. Droga naukowa księdza profesora jest znakomita i wielka, ale proszę Państwa, krótko. Jeden z najwybitniejszych kosmologów, filozofów, teologów, nie będę mówił jeszcze o innych dyscyplinach naukowych, laureat Nagrody Templetona. Dodam w tym miejscu, że tę nagrodę w wysokości 1 600 000 dolarów ksiądz profesor przeznaczył na założenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. I oto dzięki tej współpracy z księdzem profesorem Hellerem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mogła już kilka lat wstecz przeprowadzić cykl wykładów dla studentów w Krakowie, w Rzeszowie, w Zamościu. Owocem tej współpracy, jak powstało Centrum Kopernika, było z inspiracji zresztą księdza profesora wydanie po raz pierwszy w historii Polski Filozofii Naturalis Principia Mathematica, czyli Principiów Newtona. Notabene otrzymaliśmy za to Nagrodę Ministra Nauki. Owocem tej współpracy było powstanie wydawnictwa nietuzinkowego, niebanalnego Centrum Kopernika. Proszę Państwa, CC Press. Oto obszar tych badań, profil tych badań koncentruje się wokół filozofii, logiki, metodologii nauk i tak dalej, i tak dalej. Chcę tutaj podkreślić, że wielki udział księdza profesora w życiu naszej uczelni, ale w życiu również życia intelektualnego w Polsce pozwala na to, że Państwo, żeście dzisiaj tak gremialnie tutaj przybyli. Chcę tutaj podkreślić, że ksiądz profesor jest gościnnie zapraszany do Harvardu, Oxford, najbardziej prestiżowych uniwersytetów w ogóle świata. Mamy wielką okazję dzisiaj gościć księdza profesora. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować sponsorom dzisiejszego spotkania. Jest tutaj pan Tadeusz Pietrasz, ICN Polfa. Bardzo panu prezesowi dziękujemy. Proszę o klaski, proszę Państwa. Również sponsorem tego spotkania jest Elektromontaż Rzeszów i pan prezes Marian Burda, a także firma Zelmer i pan prezes Janusz Pietrasz. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Patronaty medialne, proszę Państwa, ma Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Biznes Styl. Dziękujemy również mediom za upowszechnienie tego wykładu. Chcę tutaj powiedzieć, proszę Państwa, proszę bardzo, proszę bardzo. Że zaszczycili nas swoją obecnością pan prezydent miasta Rzeszowa, pan Tadeusz Ferenc. Witam bardzo pana prezydenta. Jest wśród nas, proszę Państwa, człowiek skromnie siedzący obok pana prezydenta, pan rektor Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Panie profesorze, witamy pana bardzo serdecznie. Chociaż ja jestem prorektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i nazywam się Wergiliusz Gołąbek, to proszę mi wierzyć, że wcale się nie podlizuję panu rektorowi, ale jest to spiritus mowę z wielu naszych wspólnych poczytań pro księdza profesora. Chyba tyle. Brawa, oklaski.
Tyle tytułem wstępu. Pewnie wiele rzeczy pominąłem. A właśnie, już mi się przypomniało. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej, pani Marcie Wierzbieniec i pracownikom Filharmonii. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. A teraz, proszę państwa, oddaję głos już księdzu profesorowi Michałowi Hellerowi. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, za to, że jestem tutaj. I muszę państwu obiecać, że się będę starał, żeby zrobić na państwu jak najlepsze wrażenie wykładem. Ale mówię to dlatego, że państwo już na mnie zrobili wielkie wrażenie swoją liczbą, swoim tłumnym tutaj przybyciem i to na mnie nakłada wielkie zobowiązania. Nie wiem, czy im podołam. Będę się starał. Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili to zaproszenie. Tematem mojego wykładu dzisiaj jest, czy są, granice wszechświata. Są dlatego, że można iść w różnych kierunkach i na różne granice natrafić. Polacy są dzisiaj narodem podróżującym. Podróżujemy w różne strony. Przypominają mi się dawne czasy, kiedy to wyjazd do Tatr Słowackich był już wielką zagranicą i nie tylko nieliczni mogli to zrobić. Dzisiaj jeździmy na wakacje do bardzo różnych egzotycznych krajów. Ja bym chciał państwu dzisiaj zaproponować jeszcze bardziej niezwykle egzotyczną wyprawę, właśnie mianowicie do granic wszechświata. Zacznijmy od punktu wyjścia. Od miejsca, w którym się znajdujemy. Na tym obrazie widzimy tę część wszechświata, którą zamieszkujemy. To jest nasza galaktyka. Oczywiście naszej galaktyki nie możemy zobaczyć z zewnątrz, dlatego że my siedzimy w jej środku, ale to jest rekonstrukcja na podstawie rozmaitych obserwacji. Tak mniej więcej ta galaktyka wygląda. Proszę się dobrze jej przyjrzeć. Tutaj w centrum galaktyki, to się właśnie nazywa jądrem albo centrum galaktyki, dzisiaj wiemy, że tam się znajduje obiekt bardzo tajemniczy, czarna dziura. Czarna dziura to jest takie nagromadzenie materii, że grawitacja jest tam tak kolosalnie silna, że cokolwiek wpadnie do tej czarnej dziury, nie może z niej wyjść, nawet promień światła. Dlatego to, co się świeci, to nie jest wewnątrz czarnej dziury, tylko na zewnątrz, jeszcze nie wpadło. Znamy dzisiaj z obserwacji dokładnie tory gwiazd, które się poruszają wokół czarnej dziury i zmierzają w jej centrum, żeby tam do środka kiedyś wpaść. Zresztą jeśli popatrzymy na strukturę tej naszej galaktyki, to tak to jakoś wygląda, jakby to rzeczywiście był taki ogromny lej, który tutaj wpada do środka, do tej czarnej dziury. To są ramiona spiralne naszej galaktyki. One się składają z miliardów gwiazd. Każdy punkcik tutaj to jest jakaś gwiazda. Widzimy, że te ramiona spiralne mają swoje nazwy. Cygnus, Carina, Perseus i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę na tę skalę tutaj. Tu jest liczba 10 tysięcy. 10 tysięcy lat światła od centrum galaktyki. 10 tysięcy lat światło biegnie z centrum galaktyki do tego miejsca. Tu jest 20 tysięcy, 30 tysięcy. I proszę popatrzeć, tu jest taka maleńka kropka i narysowane. Tutaj jest our solar system, nasz układ słoneczny. Ta kropka jest tutaj powiększona. Naszego układu słonecznego w tej skali w ogóle by nie było widać. Każdy punkcik to jest gwiazda, a tutaj Słońce z planetami gdzieś tam się mieści. Więc jesteśmy rzeczywiście gdzieś na przedmieściach tej naszej galaktyki. Zresztą całe szczęście, że na przedmieściach, bo jakbyśmy byli bliżej, to pewnie to promieniowanie z czarnej dziury by nas nie dopuściło do powstania w ogóle życia. Galaktyka to jest taka struktura złożona z gwiazd i pyłów międzygwiezdnych, która ma kształt spłaszczonej soczewki. Tutaj, jak widzimy, jest
Ten krótszy promień to jest mniej więcej 40 tysięcy lat światła, ten dłuższy to by było 300 tysięcy lat światła. Także tu widać tylko fragment. I z tego punktu rozpoczynamy naszą podróż do granic Wszechświata. Granice na pierwszy rzut oka nasuwają się dwie. Granice w czasie i granice w przestrzeni. W astronomii jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że patrząc na jakiś obiekt daleko od nas położony, widzimy go nie takim, jakim jest teraz, tylko jakim był dawniej, wtedy, kiedy światło opuściło ten obiekt i doszło do nas teraz dopiero. I możemy zatem zajrzeć do historii Wszechświata, żeby zbliżyć się do jej granic. Spójrzmy na ten obrazek. To jest bardzo ładne zresztą zdjęcie. W maju 2009 roku został wystrzelony satelita na tej właśnie rakiecie z Gujany francuskiej. To jest satelita europejski, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nazywa się satelita Planck. I jego celem jest właśnie obserwacja bardzo wczesnego Wszechświata. Mianowicie wkrótce po wielkim wybuchu świat był wypełniony bardzo gorącym elektromagnetycznym promieniowaniem. I resztka tego promieniowania znajduje się obecnie we Wszechświecie. Resztkę tę bada właśnie, rejestruje satelita Planck. Charakterystyki fizyczne tego promieniowania informują nas o tym, jaka była fizyczna natura, co się działo wtedy we Wszechświecie, gdy świat był bardzo młody. I popatrzmy na teraz ten obrazek. On może nie wygląda specjalnie ekscytująco, ale jest jednym z najważniejszych obrazków dla naszego zrozumienia dziejów Wszechświata. To jest mapa całego Wszechświata, który został zarejestrowana, ta mapa została zarejestrowana przez satelitę Plancka. Są tu na tej mapie naniesione dane z 15,5 miesięcy trwania obserwacji tego satelity. Ten satelita jest teraz na orbicie, dostarcza kolejne dane, ale te dane muszą być opracowane, to zajmuje czas. Tu są dane z 15,5 miesięcy jego pracy. Analiza tych danych pozwala nam spojrzeć na Wszechświat, jaki on był mniej więcej 300-400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. To jest bardzo wcześnie, blisko tej granicy czasu. Proszę spojrzeć tutaj, tu jest podana ta liczba, mniej więcej 380 tysięcy lat od początku ekspansji Wszechświata i obecnej fazy ewolucji. Wiek Wszechświata na podstawie tych danych, oczywiście analizowania tych danych, wiek Wszechświata wynosi, tu jest dokładna liczba, ja podam ją w zaokrągleniu, 13,7 miliarda lat. Więc prawie 400 miliardów lat nasz Wszechświat ma. 14 miliardów lat temu cały Wszechświat był zgnieciony w jednej niewielkiej objętości. To się fachowo nazywa początkową osobliwością. Potocznie nazywamy Wielkim Wybuchem, Big Bang. I jakieś troszkę mniej niż 400 tysięcy lat od tej granicy czasu świat był wypełniony gorącym promieniowaniem i tutaj te bardziej czerwone punkciki to są troszkę gorętsze punkty nieba. Satelita Planck mierzy promieniowanie temperaturę tego promieniowania tła. Te bardziej niebieskie to jest chłodniejsza część tego promieniowania. Różnica między tymi czerwonymi i niebieskimi jest bardzo nieznaczna, około 0,1 stopnia. Ale taka bardzo mała różnica, ale niezmiernie ważna. Dlaczego? Dlatego, że te troszkę gorętsze obszary to są zaczątki przyszłych galaktyk. Wtedy we Wszechświecie tych 400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu nie było galaktyk. Było pole promieniowania elektromagnetycznego, w jednych miejscach trochę gorętsze, w drugich trochę zimniejsze. I te gorętsze to są zaczątki przyszłych galaktyk i gromad galaktyk. One potem wyewoluowały
właśnie w gwiazdy i galaktyki. Jak to się odbywało? Możemy to spróbować zrekonstruować komputerowo. Proszę się przyjrzeć na ten rysunek. Jeszcze nie, za chwilę będzie ten następny rysunek, albo od razu dobrze, przeskoczmy do niego. O, tu jest w tym punkcie, kiedy jest o taki jednorodny obraz, to jest właśnie rozkład tych plamek takich, jak widzieliśmy na zdjęciu z Plancka. A potem działa prawo grawitacji i co się dzieje? Tworzą się takie filamenty, tworzą się grupowania i tworzy się obraz Wszechświata taki, jaki jest dziś. Taki jest mniej więcej rozkład Wszechświata. To jest w kółko to samo puszczane, więc tu jest początkowe, teraz tworzą się gwiazdy, gromady i tak dalej. To jest symulacja komputerowa tego, jak świat się rozwijał. Ale cofnijmy się na to zdjęcie, które przeskoczyłem. Ten obraz Wszechświata z satelity Plancka, przypominam, to jest około 400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Mamy inny instrument potężny, który może się cofnąć w czasie jeszcze bardziej. Mianowicie wielki zderzacz hadronów w CERN-ie pod Genewą. I tam nie tylko się poluje na cząstkę Higgsa, tam idzie równocześnie cały szereg różnych doświadczeń i to, o które mnie w tej chwili chodzi, to jest gorące, ciężkie jony, na przykład ołowiu, zderzają się w tym właśnie przyspieszaczu cząstek elementarnych i w maleńkiej objętości, tam gdzie następuje to zderzenie, tworzy się temperatura i warunki fizyczne takie, jakie panowały w milionowej części sekundy od początku świata. Więc tu się jeszcze bardziej cofamy do granicy. Milionowa część sekundy po Wielkim Wybuchu i tu odtwarza się w maleńkiej objętości, ale odtwarza się warunki, jakie wtedy panowały. To jest zbliżanie się do granicy czasu. Byłoby pasjonujące opowiadać, co było jeszcze przed tą milionową częścią, ale to już by była teoria fizyczna i zagłębialibyśmy się w spekulacje fizyków, w rozwiązywanie równań i tak dalej. To jest cofanie się do granicy czasu, ale interesuje nas też granica przestrzeni. Jak daleko możemy iść w przestrzeń i czy kiedyś natrafimy na granicę. Jeszcze raz to samo zdjęcie wczesnego Wszechświata, w cudzysłowie zdjęcie, zrobione przez satelitę Planck. Jak powiedziałem, analiza tych kropeczek, plamek, pozwala zrekonstruować warunki, jakie w tym Wszechświecie panowały. Więcej, pozwala zrekonstruować geometrię przestrzeni. Spójrzmy na rysunki tutaj te z boku małe. Tu mamy kawałek przestrzeni takiej płaskiej, euklidesowej i ze szkolnej lekcji geometrii wiemy lub powinniśmy wiedzieć, że suma kątów w trójkącie w przestrzeni euklidesowej jest 180 stopni. Jeżeli przestrzeń by była zakrzywiona dodatnio, tak jak powierzchnia kuli, wypukła, to suma kątów w trójkącie byłaby większa niż 180. Trójkąt byłby taki wypukły. Jeśli przestrzeń by miała krzywiznę ujemną, wklęsła by była, taka jak siodło, to trójkącik, widzimy, jest tu tak wklęsły i suma kątów w trójkącie byłaby mniejsza niż 180. Więc gdybyśmy potrafili narysować w kosmosie ogromny trójkąt i zmierzyć jego kąty, to byśmy mogli powiedzieć, czy nasza przestrzeń jest dodatnio zakrzywiona, płaska, czy ujemnie zakrzywiona. O, ten rysunek tutaj pokazuje, że zgodnie z teorią grawitacji, grawitacja odkształca przestrzeń, więc o to chodzi, jak grawitacja całego Wszechświata odkształca przestrzeń. Gdybyśmy mogli narysować taki wielki trójkąt i pojechać tu i zmierzyć kąty i pododawać, to byśmy wiedzieli. Oczywiście tego zrobić nie możemy, ale możemy posłużyć się metodą pośrednią. Możemy mianowicie zrobić dokładną analizę statystyczną tych plamek i wynik tego może nam powiedzieć, czy przestrzeń jest płaska, czy zakrzywiona, czy dodatnia. Inne statystyki są w przestrzeni płaskiej, inne w dodatniej, niewyjemnie zakrzywionej. I to zrobiono.
I co się okazuje, że w ramach dokładności pomiaru nasza przestrzeń wszechświata jest płaska. Płaska, więc ten wariant byłby. Idąc ciągle w nieskończoność, byśmy nie natrafili na granicę. Tu byśmy natrafili, bo byśmy wrócili do punktu wyjścia. A więc przestrzeń jest płaska i w literaturze, w czasopismach popularnych możemy czytać, że wszechświat ma geometrię płaską. Ale musimy tu wziąć pod uwagę bardzo prosty efekt. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na morzu, na jakimś statku. Jest spokojne morze, może być lekko tutaj, jak widzimy na obrazku, przymglone. I ziemia nam się wydaje płaska. Zresztą nie musimy jechać nad morze, wystarczy wyjść gdzieś poza miasto i ziemia się wydaje płaska. Ale wiemy, że ziemia nie jest płaska, że jeżeli wzniesiemy się trochę wyżej, to pojawia się krzywizna. I ten sam efekt może być obecny we wszechświecie. My obecnie możemy kontrolować, powiedzmy, tylko mały fragment wszechświata i wtedy nam się wydaje płaskie. Ale gdybyśmy mogli kontrolować dalej, wyjść poza horyzont, to może zacznie się zakrzywiać. Także musimy dodać bardzo ważne zastrzeżenie. Geometria wszechświata jest płaska, ale w ramach naszego horyzontu. A co jest dalej? Nie wiemy. To jest granica możliwości obserwacyjnych. Tylko do horyzontu możemy zobaczyć. Jeśli mowa o horyzoncie, o efektach wizualnych, to spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu panu. Promienie światła, to co on widzi, widzi dzięki światłu. Światło wpada do jego oczu, ponieważ światło biegnie po liniach prostych, więc tworzą się takie dwa stożki w naszych oczach. I my de facto widzimy to, co jest wewnątrz takiego naszego stożka. Otóż podobny efekt występuje w kosmologii i w astronomii w ogóle. Mianowicie, zamiast tego pana umieśćmy po prostu na przykład całą ludzkość w tym punkcie, tu w początku układów współrzędnych, tu. To jest ten stożek, który wpada do naszego oka. Linię światła rysujemy na tym rysunku pod kątem 45 stopni. Więc tutaj wpada do naszego oka, tu wpada do naszego oka. Czyli my możemy obserwować przy pomocy teleskopów czy radioteleskopów tylko to, co jest wewnątrz tego stożka. My możemy z kolei wysyłać sygnały tylko do tego, co jest w przyszłości. Ponieważ nie ma sygnałów większych, szybszych od światła, to nie możemy się spoza tego stożka wychylić. Te obszary, chociaż pewnie sobie istnieją i są takie same podobne jak nasze, ale nie mamy z nimi żadnej kontroli, ani oni do nas nie mogą wysyłać, ani my do nich, bo żeby wejść w nimi kontakt, musielibyśmy mieć sygnały szybsze od światła. Czyli fakt, że światło rozchodzi się z prędkością skończoną, nakłada pewne granice na możliwości naszych obserwacji. Spójrzmy na ten sam rysunek jeszcze troszkę z innej perspektywy. To jest uproszczony trochę rysunek, ale zaraz go wyjaśnię, nie ma tutaj nic nadzwyczaj trudnego. Otóż załóżmy, że wszechświat się zaczął, że miał początek, że to jest ta linia początku. Przedtem nic nie było, tak sobie załóżmy. I teraz ta linia tutaj przerywana to jest historia naszej galaktyki. Czas sobie biegnie z tej strony w górę do przyszłości. To jest historia naszej galaktyki. Wyobraźmy sobie, że to jest chwila, w której my się teraz znajdujemy. Nasz stożek, który możemy obserwować, wnętrze stożka to jest to. To jest historia innej galaktyki. I tę galaktykę możemy zaobserwować, bo ponieważ ona jest tutaj na naszym stożku, światło wpada do naszego oka, do naszego teleskopu, ją widzimy. Podobnie tą, tu ją widzimy. Historii tej galaktyki nie zobaczymy, dlatego że ona jest poza naszym stożkiem. Gdy pójdziemy w przeszłość, stożek się rozszerzy, wtedy ją może zobaczymy.
Tej galaktyki też nie możemy zobaczyć, bo ona się nie krzyżuje z naszym stożkiem. Więc widzimy, że my obserwujemy de facto i możemy obserwować tylko mały wycinek Wszechświata. Są istotne ograniczenia wynikające z praw przyrody, z tego, że prędkość światła jest ograniczona. To są różne ograniczenia, które na nas nakładają prawa przyrody. Można by oczywiście o nich mówić jeszcze dużo ciekawych rzeczy, przytaczać jeszcze inne granice, na które nauka napotyka. Ale teraz trochę ogólniejsza uwaga na temat granic. Na ogół my nie lubimy granic, bo one ograniczają naszą wolność i nasze możliwości poruszania się. Ale czasem lubimy. Lubimy wtedy, gdy chronią nas od inwazji innych. I to wcale nie chodzi o jakieś polityczne koniecznie zagrożenia. Wystarczy na przykład, że ktoś w pociągu lub w autobusie zakłóca nam chwilę spokoju natrętną rozmową przez telefon komórkowy. Chce sobie poczytać książkę, a ktoś obok mnie w przedziale przez godzinę rozmawia o rzeczach, które mnie nic nie interesują, a muszę ich wysłuchiwać. To są inwazja na moje zachowanie i czasem chciałbym, żeby było jakieś ograniczenie tutaj. No, nie lubimy granic. Czasem jest tak, że czyjaś głupota nas denerwuje, bo przekracza wszelkie granice. Czasem są potrzebne granice, czasem nie. Jednak najbardziej niebezpieczne są te granice, o których w ogóle się nie myśli, o których się nawet nie wie, że istnieją. Dlatego są niebezpieczne, bo mogą się pojawić w polu naszego działania bez żadnego uprzedzenia. I właśnie teraz chciałbym powiedzieć o takich granicach wynikających z natury Wszechświata, które działają jakby z ukrycia, bez uprzedzenia i działają nie gdzieś daleko na początku czasu czy w nieskończonej odległości w przestrzeni, tylko działają po prostu w nas. Tutaj na tym obrazku widzimy szereg bezładnie rozrzuconych liter. O to mi chodziło w tym obrazku. I te litery nam niczego nie mówią. Nie potrafimy z nich niczego wyczytać. Nie zawierają one żadnej informacji, bo jest to przypadkowe, dość chaotyczne zestawienie liter. Ale teraz nałóżmy na te litery ograniczenie. Wybierzmy ciąg z tych liter i ułóżmy go według pewnych zasad. Na przykład taki ciąg. Ala ma kota. Teraz mamy ciąg liter uporządkowany. Nie wszystkie możliwe są, dozwolone są układy liter, tylko akurat te, a nie inne, zgodne z gramatyką języka polskiego muszą być i z tym, co ja chcę przekazać w tym zdaniu. Czyli to zdanie niesie informację. I taka jest definicja informacji naukowa, że informacja to jest zawężenie możliwości. Zbiór chaotyczny, który zawiera wiele możliwości, nie zawiera informacji lub zawiera ich mało. Im większe uporządkowanie, im większe zacieśnienie możliwości, tym większa informacja. Rozpatrzmy pole wszystkich możliwości. Wyobraźmy sobie, że zanim Wszechświat zaistniał, to no, wszystko się mogło zdarzyć. Nie było żadnych ograniczeń. Ale żeby historia Wszechświata mogła się zacząć dziać, to pole tych możliwości, to wielkie pole, pewnie nieskończone, musiało zostać zawężone i to mocno zawężone. Mianowicie z wszystkich możliwości została zrealizowana bardzo mała jakaś podklasa tych możliwości, mianowicie ta podklasa, która miała szansę się urzeczywistnić. Niekoniecznie się od razu tu urzeczywistniła, może się gdzieś urzeczywistnić później w historii, ale zawęziła się ta klasa wszystkich możliwości do małego podzbioru, jeśli tak można powiedzieć. A ponieważ zawężenie możliwości, jak przed chwilą powiedziałem, nazywa się informacją, to pewna informacja musiała zostać zakodowana w strukturze tego, co było na początku. I uczeni w
kosmologowie nazywają tę informację warunkami początkowymi. Warunkami początkowymi wszechświata. Więc w warunkach początkowych, jakiekolwiek by one nie były, musiała się zawrzeć pewna informacja. I teraz jest pytanie, skąd się ta informacja wzięła. To mamy rysunek, to skopiowany z jakiegoś podręcznika mechaniki. Nie będę Państwa wzorami męczył, ale tylko tak potraktujmy to jako pewnego rodzaju grafikę. Tu jest równanie ruchu Newtona. Ten wykres przedstawia rzucenie kamieniem na przykład. Rzucam kamieniem do góry, kamień się wznosi, osiąga pewną wysokość i spada. Ruchem kamienia rządzi prawo ruchu Newtona, które tu widzimy jako ten wzór obok. Trajektoria kamienia, jego tor jest wyznaczony przez równanie Newtona, ale muszę zadać warunki początkowe. Na przykład mogę rzucić kamieniem, nie rzucę tym wskaźnikiem, bo bym nie miał czym pokazywać, ale to można sobie łatwo wyobrazić, rzucam. Tor tego wskaźnika byłby wyznaczony przez równanie Newtona, ale ja muszę zadać warunki początkowe. Są dwa warunki początkowe, które muszę zadać, gdy mowa o ruchu mechanicznym. Mianowicie punkt, z którego rzucam i prędkość, z jaką rzucam. Te dwa parametry muszą być zadane. Jeśli równaniu powiem, że wyrzucam z tego punktu i z taką prędkością, to resztę on wyliczy. Ale to ja zadaję te warunki początkowe. Natomiast w przypadku wszechświata ktoś czy coś te warunki musiało wyznaczyć. Skąd się one wzięły? To jest poważny problem z fizyki czy z kosmologii. Jakie są możliwości? Skąd się wzięły warunki początkowe? Czy zostały odziedziczone po poprzednim cyklu kosmicznej ewolucji? Może zanim świat się zaczął rozszerzać, się kurczył albo coś innego się z nim działo i ten poprzedni cykl wyznaczył warunki początkowe naszego cyklu ewolucji. A może było tak, niektórzy sądzą, że ustaliły się warunki początkowe takie, które były najbardziej prawdopodobne. No ale wtedy natychmiast powstaje pytanie, co jest miarą prawdopodobieństwa. Najbardziej prawdopodobne to muszą być mniej prawdopodobne i bardziej musi być miara prawdopodobieństwa. Zresztą pojęcie miara prawdopodobieństwa to jest pojęcie techniczne w języku matematyki i żeby prawdopodobieństwo było określone, musi być miara. I co jest miarą w polu wszystkich możliwości? Tego nie wiemy. Także tutaj możemy spekulować, ale odpowiedzi nauka nie ma. Jest też pewna granica możliwości. Tak czy inaczej, ograniczenia nałożone na wszechświat, tę informację, która jest tymi ograniczeniami, bo jak widzieliśmy, ograniczenia równa się informacja, więc ograniczenia nałożone na wszechświat nazywamy prawami przyrody. A ponieważ to prawa przyrody określają wszystko, co może się zdarzyć we wszechświecie, dlatego granice możliwości nie są gdzieś daleko na początku świata, tylko w prawach przyrody. Mieszczą się w każdym drgnięciu atomu, w każdej tkance naszego istnienia. My nie możemy prawa przyrody wykorzystać do naszych celów, ale nie możemy działać przeciwko nim. One działają, one ograniczają nas w nas samych. A zatem jesteśmy przy pojęciu prawa przyrody. Pojęcie prawa kojarzy nam się z prawem karnym. Prawo karne każe postępować tak, a nie inaczej, a jeżeli zostaniemy przyłapani na gorącym uczynku, że tego prawa nie zachowujemy, to będziemy ukarani. Mamy pokusę, żeby myśleć o prawach przyrody w podobny sposób. Ale to jest zła pokusa. Prawa przyrody nie są jakimś kosmicznym kodeksem karnym.
który zmusza świat, by tak postępował, a nie inaczej. Prawa przyrody działają w sposób znacznie bardziej subtelny. Mianowicie, ściśle rzecz biorąc, nie istnieje różnica między materialnym światem a prawami przyrody. Prawa przyrody to jest właśnie świat materialny. Prawa przyrody, to jak mówiłem przed chwilą, to jest pewna informacja zawarta we wszechświecie i tą informacją właśnie jest wszechświat. Bez praw przyrody nie ma materialnego świata. One określają, co jest materialnym światem i jak on się ma zachowywać. Nie może się zachowywać inaczej, wszechświat, bo jego natura jest określona prawami przyrody. I te prawa przyrody działają w nas, w ludziach tak samo. I dlatego te ograniczenia kosmiczne są w nas obecne. No ale ktoś by mógł powiedzieć, jeżeli tak prawa przyrody wszystko w nas ograniczają, no to nie mamy w ogóle żadnej swobody działania, tylko musimy postępować tak, a nie inaczej, jak ten kamień, który został rzucony i nie może zboczyć z trajektorii, która jest wyznaczona przez prawo Newtona. Otóż nie. W warunkach początkowych wszechświata nie było wszystko ustalone raz na zawsze. To nie była tak jak płyta czy taśma magnetofonowa, na której jest nagrana muzyka i ją możemy tylko w kółko odtwarzać. To jest bardziej twórcze. Za strategie praw przyrody są bardziej wyrafinowane. Mianowicie wiemy, że na podstawowej, fundamentalnej warstwie struktury wszechświata działa nie mechanika klasyczna, tylko fizyka kwantowa. A fizyka kwantowa nie determinuje jednoznacznie kolejnych po sobie następujących wydarzeń. Nie ma tam kompletnego chaosu, ale jest tak, że prawdopodobieństwo generuje następne prawdopodobieństwo, a nie determinuje dokładnie, co się dzieje. Zdeterminowane są prawdopodobieństwa, a nie to, co się dokładnie dzieje. Czyli świat w każdej chwili ma pewną, mówiąc troszkę może nieściśle, przestrzeń wyboru. Nie wszystko jest dozwolone, ale w ramach pewnych możliwości mogą się dziać różne historie. Jest tak, że prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się stanu wszechświata determinuje prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się następnego stanu wszechświata. Więc na początku historia wszechświata nie była jednoznacznie zdeterminowana, tylko miała różne drogi do wyboru. I wybrała taką, a nie inną, no bo taka jest właśnie historia wszechświata. Dzięki temu historia wszechświata jest znacznie bardziej interesująca. Z tych samych warunków początkowych mogą wyewoluować bardzo różne historie. I to wszystko również działa, jak już mówiłem kilkakrotnie, w nas. Dzięki temu poruszamy się, jesteśmy, to należy do naszej istoty. Ale wewnątrz nas pojawia się zapętlenie, które przynajmniej o ile dzisiaj wiemy, czy nie wiemy, nie występuje gdzie indziej we wszechświecie. Choć nie możemy wyłamać się spod praw przyrody, możemy je starać się rozumieć, odczytać je i starać się rozumieć. I w dużym stopniu nam się to udaje. Chcę przez to powiedzieć, że jesteśmy wyposażeni w mózg, w zdolność myślenia, w świadomość samych siebie i właśnie na poziomie ludzkim wszechświat nabył zdolność odkrywania samego siebie. Bo człowiek jest częścią wszechświata, a potrafi ten wszechświat przynajmniej w pewnym stopniu rozumieć. W dużym stopniu mu się to udaje. Choć jesteśmy daleko od zrozumienia wszystkiego, to jednak zrozumieliśmy ogromnie wiele. Nawet czasem się można zastanawiać, dlaczego aż tak wiele, po co nam to było. Przecież do tego, żeby zachować swoje życie, to wystarczyło rozumieć proste prawa ruchu kamieniem, żeby nie dostać w głowę albo żeby maczugą, jak ktoś na nas się zamierza odpowiednio się uchylić. A my
już sięgnęliśmy do kwarków, do dalekich galaktyk, do granic czasu i przestrzeni. I to jest coś zadziwiającego, coś wręcz niesamowitego. Czasem idę sobie ulicą i widzę na przykład ludzi gdzieś tam pod kioskiem z piwem i sobie myślę, jak oni czas tracą, świat jest tak straszliwie ciekawy. Galaktyki, kwarki, ewolucja życia, a oni się nad tym nie zastanawiają. Dlaczego ten postęp się nam udał w rozumieniu wszechświata? Tu nawiasem mówiąc, jako tło tego napisu mamy fragment detektora w CERNie. Właśnie tutaj się poluje na cząstki Higgsa. Proszę sobie spojrzeć na tego człowieka tutaj, żeby zobaczyć skalę. To robi rzeczywiście wrażenie, jak się to widzi na miejscu. Otóż postęp stał się możliwy dzięki temu, że zastosowaliśmy strategię prób i błędów. Próbowaliśmy na różne sposoby poznawać przyrodę. Inne sposoby nie wypaliły, a ten dał wyniki. Jak długo usiłowaliśmy sięgnąć do istoty rzeczy, tak ażeby jakimś jednym filozoficznym spojrzeniem chwycić istotę rzeczy, to postęp był bardzo mały, prawie znikomy. Ale gdy nauczyliśmy się skromności, ascezy pytań, która polega na tym, by stawić czoło, by stawiać w ogóle tylko takie pytania, na jakie jest szansa odpowiedzieć, żeby nie stawiać pytań za trudnych. Mianowicie ograniczyć się tylko do takich pytań, na które można odpowiedzieć pomiarem, czymś, co się da ująć w liczby. Wtedy postęp stał się natychmiastowy. Jak ilustruje to ten obrazek. I ludziom wielu troszkę się zakręciło w głowie od tego ogromnego postępu, bo to sprawia wrażenie, że jedynie matematyczno-empiryczna metoda badania świata daje prawdziwe rozumienie, a wszystkie inne metody badania czy rozumienia świata są jakimiś tylko nieudolnymi próbami. Taka pokusa rzeczywiście istnieje, żeby inne metody zdeprecjonować, ważne jest tylko to, co możemy zbadać, zmierzyć i ująć w cyfry. I tutaj rodzą się właśnie pytania bardziej refleksyjne. Czy granice metody tej matematyczno-empirycznej są granicami wszechświata? Znowuż wracamy do granic, tylko troszkę z innego punktu widzenia. Czy rzeczywiście poza granicami matematyczno-empirycznej metody jest już tylko treściowa pustka i bezsens? Czy granice metody wyznaczają granice wszechświata? To, co jest poza metodą, jest niczym. I jak tutaj zaznaczyłem, wielu ludzi ulega pokusie, żeby odpowiedzieć twierdząco na te pytania. I to są tacy minimaliści poznawczy. I oni zapominają, że z chwilą, gdy te pytania postawimy, czy granice metody są granicami wszechświata, to tym samym wykraczamy poza obszar, który jest kontrolowany pomiarem i matematyką. Bo na te pytania, dwa, na którekolwiek z nich, nie można odpowiedzieć przy pomocy metody doświadczalno-matematycznej. To są pytania pod adresem tej metody, czy jej granice pokrywają się z granicami racjonalności w ogóle, czy nie, ale na te pytania empirycznie odpowiedzieć się nie da. Co więcej, gdy ograniczamy obszar racjonalności tylko do zakresu metody matematyczno-empirycznej, to przypisujemy wartość tylko tej metodzie, a to, co jest poza tą metodą, jest bezwartościowe. A zatem wkraczamy w okręg wartości, a wartości, w tym wypadku wartości samej nauki, wartości nie da się zmierzyć żadnym prętem pomiarowym. One są niemierzalne. To jest zupełnie inny obszar, wykraczający poza metodę matematyczno-empiryczną. I w ten sposób, gdy raz dopuści się wartości do głosu, to pozostają one na trwałe w naszym myśleniu o świecie i nas samych. Przede wszystkim
sama metoda naukowa staje się dla nas wartością. A zatem możemy dojść do wniosku, takie jest trochę przesłanie mojego dzisiejszego odczytu, że granica metody nie jest granicą tego, co istnieje. Granica metody matematyczno-empirycznej, bo o nim mówię. Że poza granicami metody empirycznej jest jeszcze racjonalność innego typu, która między innymi obejmuje na przykład problem wartości. Co więcej, podejrzewamy, że granica metody jest wytyczona raczej możliwościami naszego rozumu niż naturą rzeczy. To znaczy, no nasz rozum i tak jest dziwny, że tyle aż poznał, ale czy komplikacja struktury naszego mózgu wystarcza, żeby pojąć komplikację i strukturę całego wszechświata? Raczej to jest mocno wątpliwe. Ja bym powiedział, że inny jest schemat, inny jest sposób rozumowania, dlaczego wielu ludzi odrzuca to, co jest poza metodą empiryczną. Mianowicie ja bym rozróżnił dwa rodzaje racjonalności. Jest racjonalność łatwa i trudna. Obszar wyznaczony ograniczeniami nałożonymi na wszechświat przez prawa przyrody, czyli ta informacja, którą wszechświat stanowi, nazywam obszarem łatwej racjonalności. Łatwej, bo ona jest badana metodą właśnie matematyczno-empiryczną i ta metoda jest łatwa. Nie w tym sensie, że się ją łatwo nauczyć, tylko że łatwo odróżnić tam to, co jest wartościową wiedzą od tego, co wartościową wiedzą nie jest. Ta metoda jest w swojej skuteczności łatwa. Łatwo odróżnić to, co jest wartościowe w tej metodzie, a co nie. Empiria i matematyka dobrze to robią w sposób łatwy, chociaż jak wiemy z doświadczenia, nauczyć się jest tych rzeczy pewnie trudniej niż innych. Ale jest też obszar trudnej racjonalności. To jest ta racjonalność, która wykracza poza granice metody matematyczno-empirycznej. Tam się mieszczą między innymi wartości. O ile wewnątrz metody mamy do czynienia z informacją, właśnie tą informacją, którą stanowi wszechświat, która jest zakodowana w strukturze wszechświata. To Einstein mawiał, że chciałby odczytać tylko zamysł Boży, mind of God, który to, co Pan Bóg zawarł we wszechświecie, tą informację. To jest ta łatwa informacja. Natomiast problem wartości, które się znajdują poza granicami metody matematyczno-empirycznej, nie są zwykłą informacją. Mówiąc o wartościach, nie mówimy tylko, że to jest dobre, to jest złe. Nie przekazujemy informacji. To nie jest tylko karteczka z informacją, że to jest dobre i złe. Jest to jeszcze tam do tej informacji dołączona jest coś, co nazywam wagą. Coś, co jest, co wykracza poza stwierdzenie, to jest dobre, co jest złe. Waga zawiera zobowiązanie, że tak należy czynić, a tak nie. Czyli to nie jest zwykła informacja, to jest informacja z pewną wagą. I tutaj wchodzimy w trudny obszar, bo jedni ludzie mówią, to jest dobre, tamci mówią, to jest złe. Natomiast chyba wszyscy się godzą, że dobro należy czynić, a zła nie. Więc to jest ten trudny obszar racjonalności. Kant, ten znany filozof, mówił, że jest taki imperatyw moralny, że dobro należy czynić, a zła unikać. I to jest dobre określenie, ten imperatyw moralny. Kant mówił pięknie, że są dwie rzeczy, które on nie może zakwestionować. Niebo gwiaziste nade mną i prawo moralne we mnie. Możemy przypuszczać, bo to jest ten trudny obszar racjonalności, dlatego nie wiemy na pewno, ale możemy przypuszczać, że ten imperatyw moralny jest także zawarty w samej strukturze wszechświata. Choć metoda empiryczna tego imperatywu nie wykrywa, ale możemy przypuszczać, że on tam jest, tylko czytelny dla jakiejś innej metody.
jest ten imperatyw mniej czytelny niż zwykła informacja, którą przez naukę odcyfrowujemy ze struktury kosmosu. Ale mamy przypuszczać, że ten imperatyw też jest jakoś zakorzeniony w strukturze wszechświata. Może to jest tylko metafora, ale metafora chyba głęboka i trafna. Także dobro i zło w tej perspektywie nie są tylko prywatną jakąś rzeczą, tylko są rzeczą na miarę kosmiczną, tylko w tym obszarze trudnej racjonalności. Gdy mówimy o wartościach, to nie tylko wartości moralne, wartości etyczne, ale też wartości estetyczne, piękno. W gmachu Filharmonii to chyba nie wypada nie wspomnieć o pięknie. Popatrzmy na tę głowicę. Nawiasem mówiąc, ona ciekawa jest z tego punktu widzenia, że jest to mgławica, w której odbywają się procesy gwiazdotwórcze. Tutaj mamy takie małe zagęszczenia. To właśnie grawitacja ściąga te pyły i pył kosmiczny z otoczenia. Tworzą się zagęszczenia. Ciśnienie i temperatura przekroczy pewną wartość, to zapalą się reakcje jądrowe i powstanie gwiazda. Ale abstrahując od tych ciekawych astronomicznych skojarzeń, to jest po prostu piękny obraz. Jest we wszechświecie jakieś piękno. Zresztą nie tylko ten piękny. Każde zdjęcie astronomiczne ma jakiś pociągający i bardzo głęboko estetyczny wymiar. I piękno, nie tylko wszechświat, ale człowiek potrafi też tworzyć piękno. Jeśli tak popatrzymy na ludzkie dzieła sztuki, to one też nie są jakąś taką prywatną rzeczą jakiegoś artysty, który gdzieś tam na paryskiej ulicy, czy gdzieś tam na brzegu w Brytanii sobie siadł i pomalował, tylko to jest jakieś echo piękna wszechświata. On się włącza w to kosmiczne piękno i jest dodatkowo jeszcze twórczy. To jest dzieło sztuki, ale właśnie ono jakoś włącza się w to piękno wszechświata. Chcę powiedzieć, że te wartości, czy estetyczne, czy moralne, one też jakoś tam się mają do tej informacji, która jest zawarta we wszechświecie, tylko stanowią ten trudny obszar rzeczywistości, gdzie musimy się posłużyć metaforą, odpowiednimi posunięciami pędzla, czy odpowiednimi akordami w muzyce, żeby oddać to, co jest w tym trudnym obszarze racjonalności. I to właśnie też ma związek jakiś z tym wszechświatem. To nie są rzeczy całkowicie od siebie odrębne. A zatem z naszej wycieczki do granic wszechświata widzimy, że te granice są w różnych kierunkach i różnie na nie można spojrzeć. Jaki jest z tego taki ogólny wniosek, jakieś ogólne zakończenie, koda tej symfonii kosmicznej? Jesteśmy elementem kosmosu, ale tym elementem w sensie greckiej filozofii, arche albo stoicheion, pierwiastkiem, żywiołem, podstawowym składnikiem. Kosmos nas zrodził i kosmos nosimy w sobie. I jeszcze raz popatrzmy na dzieło sztuki. Popatrzmy na te dwie panie. One sobie o kosmosie w ogóle nie myślą. Wygląda na to, że jest im dobrze. W tym ogrodzie zatopione są pewnie w jakiejś lekkiej rozmowie. Ale granice kosmosu przebiegają w nas samych. Dziękuję.
Brawa, brawa, proszę Państwa, tak jest. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi. Łatwo zauważyć, proszę Państwa, że ksiądz profesor o rzeczach bardzo trudnych potrafi mówić bardzo prosto i jasno, co jest wielką sztuką, umiejętnością. Wszyscy Państwo zrozumieliście, o co chodzi, prawda? Mam nadzieję. Proszę Państwa, jak zwykle popełniłem na początku pewne faux pas. Dowiedziałem się, że jest tutaj pan rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pan profesor Aleksander Bobko. Chciałem go również serdecznie przywitać. Witam pana serdecznie. A przy okazji dowiedziałem się, że tam siedzą studenci z Politechniki, z Wydziału Lotnictwa, tutaj młodzi adepci nauki z liceum. To bardzo ważne, że tak wielopokoleniowo spotkaliśmy się tutaj na tym wykładzie. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować jeszcze dwóm osobom, ksiądz profesor pozwoli, dwóm paniom z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a więc tej uczelni, na której pracuję, mianowicie pani Basi Szpunar i pani Małgosi Pieli i wszystkim pracownikom naszym uczelni, którzy pomogli zorganizować ten wykład i to spotkanie. Proszę Państwa, to jest pan Łukasz Kwiatek, który jest asystentem księdza profesora. Miałem przyjemność poznać bliżej pana Łukasza. Proszę mi wierzyć, że jest znakomity pod każdym względem. Ale tak jest. Jak państwo wchodziliście do filharmonii, tam w dolnym foyer był stolik z publikacjami Copernicus Center Press. Rocznie wydajemy około 20 książek. Mówię, w liczbie mnogiej wydajemy, ponieważ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ma też swój udział w powstaniu tego wydawnictwa, o czym na konferencji prasowej mówił ksiądz profesor Heller właśnie, że najpierw nasze konsorcjum akademickie wydawnicze, potem wspólnie z rektorem Pomiankiem ksiądz profesor Heller doszedł do wniosku, że warto, żeby powstało pewne wydawnictwo, które ma nieco szerszy i inny zakres. Te książki możecie Państwo nabyć również po wykładzie, po tym spotkaniu. Autor, ksiądz profesor Heller, będzie te książki podpisywał. Ja przypomnę ostatnie pozycje księdza profesora Hellera, filozofia przypadku, stworzenie i początek wszechświata, wiele innych pozycji i zapraszam Państwa do tego stoiska. Ponieważ to jest spotkanie, a chcemy, żeby to spotkanie miało pewien taki metodologiczny przebieg, tematyczny, a nie bardzo chaotyczny. Wstępnie otrzymywaliście Państwo tam niektórzy karteczki, na których możecie zadawać pytania. Te pytania będzie tutaj tematycznie układał pan Łukasz Kwiatek, no i będziemy je zadawać księdzu profesorowi Hellerowi, no i mam nadzieję, że tych pytań będzie tutaj wiele. Także czekamy na Państwa pytania, ale ja, żebym nie przedłużać, zadam księdzu profesorowi jedno pierwsze. Może trochę pytanie ignoranta, ale ksiądz profesor wybaczy. Mówi się o cząstce Higgsa, że jest boska. Skąd to określenie? Czy ono ma uzasadnienie, czy też nie? Bardzo proszę o komentarz. Może tutaj ksiądz profesor, czy woli nastojąc? Dobrze. No, dlaczego boska? Dziennikarze bardzo się przyczepili do tego określenia. To jest cząstka, która nadaje masy innym cząstkom, więc chyba taka jest ideologia, że Pan Bóg stwarza świat z niczego, a cząstka Higgsa daje masę cząstkom, więc też jakby jest trochę stwarza. Ale naprawdę to jest bardzo typowa historia. Mianowicie skąd się ta nazwa wzięła? Otóż jakiś czas temu amerykański fizyk, ja w tej chwili jego nazwisko mi uciekło, ale to był dyrektor Fermilabu. Fermilab to jest takie wielkie laboratorium, podobne do CERN-u, tylko mniejsze, koło Chicago. Napisał książkę o cząstkach elementarnych. I tam nazwał cząstkę Higgsa Goddamn particle. Goddamn to znaczy przeklęta cząstka. Dlaczego przeklęta? Bo żeby ją wykryć, trzeba strasznie dużo pieniędzy,
A poza tym ona nie daje się wykryć, bardzo trudno ją wykryć. Więc ją nazwał Goddamn Particle. Ale wydawca tej książki powiedział, że takiego brzydkiego słowa to nie można, to nie trzeba. I skreślił i nazwał ją God's Particle. Boska. Więc czysto przez nieporozum, przez ostrożność wydawcy ona została boską cząstką i tak się to przyjęło. Szanowni Państwo, Panie Rektorze, ja obawiam się, że ksiądz profesor odpowiedział już w swoim wykładzie na wszystkie możliwe pytania, ale oczywiście wierzę w Państwa kreatywność, ale zanim może te pytania do mnie spłyną, to żeby nie marnować czasu, jak ci dżentelmeni, o których ksiądz profesor wspominał, którzy wolą poznawać tajemnice piwa, a nie tajemnice wszechświata, może zadam takie pytanie, skąd w ogóle w ludziach ciekawość odkrywania świata? Bo zaczęło się właściwie 2,5 tysiące lat temu, pewni brodaci greccy usiedli na kamieniach, być może krążyli po Atenach i zastanawiali się, skąd w ogóle to wszystko. Historycy nauki zadają to pytanie od wieków, skąd się wzięła ta ciekawość świata, dlaczego człowiek zaczął zadawać pytania. I oczywiście można się tylko domyślać, dlaczego, ale historycy są zdania, że to się wzięło po prostu pasterze, którzy głównie ludzie się zajmowali wypasaniem bydła albo jakimiś rolniczymi sprawami, ale zwłaszcza pasąc bydło mieli dużo czasu i wieczorami gapili się w niebo. I rzecz ciekawa, że właśnie najstarszą nauką jest astronomia. Rzeczywiście niebo ma to do siebie, że jak się dobrze mu przyglądnąć, można to robić na doświadczenia na dzieciach, że bardzo ich to interesuje, jak to wszystko funkcjonuje. No i tak się jakoś zaczęło. Ale ja myślę, że to też świadczy trochę o wewnętrznej strukturze człowieka. Że w człowieku jest jakiś dziwny dynamizm, że każe mu zadawać pytania i to pytania, które właściwie do niczego nie służą. Wiadomo, że małe dzieci zamęczają rodziców pytaniami. Przypomina mi się taka historia, która się zdarzyła wśród moich znajomych. Mama szła, właściwie to była babcia, szła z małym takim wiesiem. On był malutki jeszcze i ciągle zadawał jej pytania, a ona już nie miała siły na te pytania odpowiadać. I w pewnym momencie wiesiu zadał pytanie, dlaczego to auto stoi tutaj przy krawężniku? A babcia już się zdenerwowała i powiedziała, bo nie jedzie. A na to wiesiu tak się popatrzył z politowaniem, mówi, babciu, czemu tak głupio mówisz? Trzeba było powiedzieć, że pan kierowca poszedł na obiad. I ja myślę, że tak się właśnie zaczęła nauka. Od zadawania pytań, on już podejrzewał odpowiedź, ale ćwiczył się. Jest taki dynamizm w człowieku. Ja już dostałem tutaj część pytań od Państwa. Jedno z nich dotyczy pytania o istnienie życia poza Ziemią. Przypomniał mi się właśnie taki cytat, nie pamiętam, kto go powiedział, ale bardzo ciekawy myślę. Brzmi on tak. Są dwie możliwości. Albo jesteśmy sami we wszechświecie, albo nie jesteśmy sami we wszechświecie. I obie są równie przerażające. Księże profesorze, która jest bardziej prawdopodobna według księdza profesora? Mówiliśmy dzisiaj dużo o metodzie naukowej, o granicach nauki. Ludzie mają jakieś strasznie wygórowane żądania w stosunku do nauki, że na wszystkie pytania musi istnieć odpowiedź. Tymczasem w nauce bardzo częstą odpowiedzią jest nie wiem. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli się daje odpowiedź na pytanie, które ktoś zada i daje się byle co, żeby zaspokoić tylko rozmówcę, to blokuje się możliwość postępowania, bo daje się fałszywą odpowiedź, byle jaką. Lepiej powiedzieć nie wiem, bo wtedy pole jest otwarte. I dokładnie tak samo jest z życiem poza Ziemią. Nie wiemy. Nie wiemy, która z rzeczywistych możliwości jest bardziej przerażająca, czy jeśli jesteśmy sami, czy są inni. Przerażanie się nie należy do nauki. To są już emocje, a nauka właśnie stara się działać bez emocji.
Jakieś, powiedzmy, 30 lat temu nasza niewiedza była bardziej radykalna niż dzisiaj. Dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy poza naszym układem planetarnym w ogóle jakieś planety istnieją. Planety są tak malutkie, że gdyby najbliższa nas gwiazda odległa od nas około 3 lata światła miała układ planetarny, to byśmy jej nie zobaczyli najsilniejszym teleskopem, bo one po prostu giną w blasku swoich gwiazd macierzystych. Dzisiaj wiemy, że wiele gwiazd ma układy planetarne. Potrafiliśmy to zaobserwować pośrednimi metodami, które 30 lat temu były niemożliwe. Dzisiaj znamy kilkaset gwiazd, które mają układy planetarne. Potrafimy identyfikować tylko, to znaczy stwierdzać, że tam są planety duże, powiedzmy porównywalne z naszym Jowiszem. Mniejszych nie potrafimy jeszcze wykrywać, ale wszystko wskazuje na to, że też są. Więc o tyle nasza niewiedza się trochę zmniejszyła, że przynajmniej wiadomo, że są planety, na których być może może być życie, ale po prostu nie wiemy. I taka jest uczciwa odpowiedź. Może teraz w ramach takiej przerwy pytanie praktyczne. Ktoś z Państwa zapytał, czy możliwe jest wytworzenie czarnej materii, jeżeli tak, to jak? Najprościej to kupić czarną farbę i pomalować. A inne metody? Nie, nie, ja na to pytanie postaram się odpowiedzieć, tylko może sobie posłużę obrazkami, skoro je już mamy pod ręką. O ten obrazek mi chodziło. Proszę spojrzeć, ja o tym, to pominąłem ten szczegół tutaj, ale chodzi mi o ten obrazek tutaj. Jeżeli popatrzymy, to jest skład materialny, jeśli tak można powiedzieć, wszechświata, jaki jest odcyfrowany między innymi przy pomocy danych z satelity Planck. Satelita Planck nie był jedynym, poprzednim było już 3 inne satelity, które mniej dokładnie to samo badały, a teraz wiemy dokładniej. Mianowicie ten fragment żółty tutaj to jest ilość materii barionowej we wszechświecie. Materia barionowa to w żargonie fizyków to jest właśnie ta materia, z której my jesteśmy zbudowani, która jest tu wokół nas. Bariony to są jądra atomów de facto. I jak widzimy, jej jest we wszechświecie bardzo mało. Niewielki procent. Tutaj możemy nawet przeczytać, że to jest jakieś 4,5%. To ciemne, to się nazywa ciemna materia. O tym, że ciemna materia jest we wszechświecie, wiedziano już około 100 lat temu. Mianowicie, no, nawet na obrazkach widać, na zdjęciach astronomicznych, na tle jasnych galaktyk widać czasem pasy ciemnej materii. Dzisiaj wiemy, że tej ciemnej materii jest dużo. Poznajemy to po ruchach jasnej materii. Grawitacja wyznacza tory cząstek materialnych, no i okazuje się, że jak się obserwuje ruchy gwiazd, to trzeba przyjąć, że jest więcej materii niż to, co świeci, żeby wytłumaczyć ruchy. I wiemy, że tej materii jest dużo, tak jak tu widzimy na tych obrazkach, ale oprócz tego jest jeszcze coś, o czym nie wiemy w ogóle. Ale wiemy, no, z tych właśnie badań wynika, że jest. Nazywamy to ciemną energią. Z tym, że nazwa to jest po prostu nazwa. To niekoniecznie musi być energia w takim sensie, jak my ją rozumiemy w życiu codziennym, tylko to jest nazwa kryjąca trochę naszą niewiedzę. Okazuje się, że równania matematyczne przewidywały istnienie ciemnej energii. Mianowicie w 1917 roku Einstein pierwszy model kosmologiczny stworzył i żeby ten model był konsystentny, musiał do równań dodać człon, tak zwany człon ze stałą kosmologiczną lambda. I dzisiaj ten człon kosmologiczny tłumaczy się jako właśnie odpowiedzialny za tą ciemną materię. To jest tak w skrócie
ale to jest bardzo ciekawe i jeden z ważniejszych problemów dzisiejszej kosmologii to jest natura tej ciemnej energii i ciemnej materii. Proszę Państwa, muszę Państwa poinformować, że w sali kameralnej siedzą też osoby i z tej sali kameralnej, tam jest 200 osób, proszę mi wierzyć, również mamy pytanie. Więc pozdrawiamy salę kameralną, proszę Państwa. Pozdrówmy ich, bo oni tam są, oglądają przez telewizję. No i teraz kolejne pytanie. I wiem, na ile my mamy tę salę wynajętą, bo pytań jest na całą noc. No wiem, no na całą noc, nie, ale myślę, że jeszcze z 15 minut poświęca profesora. Ale cieszę się, że i wiem, że potem pan prezydent chciał wręczyć upominek księdzu profesorowi, więc potem poprosimy pana prezydenta, dobrze? A czy będę musiał odpowiadać na upominek? Dobre pytanie. Proszę Państwa, ja bliżej znam księdza profesora i proszę wierzyć, że niebezpiecznie jest rozmawiać przy księdzu profesorze, bo szalenie jest dowcipny. Ja dam tak Państwu przykład, że jak kiedyś miałem przyjemność, mi wpisywał dedykacji do książki, napisał tak: panu Wergiliuszowi zwykły Michał. Także. Ale kolejne pytanie, proszę bardzo. Wspominał ksiądz profesor w wykładzie o prawach przyrody i o tym, że prawa przyrody można odkryć za pomocą matematyki, za pomocą metody matematyczno-empirycznej. I ktoś z Państwa słusznie zapytał, dlaczego świat w ogóle jest matematyczny i ma taką własność, że można badać go przy pomocy tej metody empirycznej, empiryczno-matematycznej? No, ja na to mam odpowiedź teologiczną, bardzo prostą. Pan Bóg widocznie myśli matematycznie i tak świat stworzył, jak wymyślił. Właśnie. Kiedyś mieliśmy zjazd naukowy, no i tam różne rzeczy dyskutowali i był taki matematyk, który pracował razem z specjalistami od mózgu. Nazywał się Michael Arbib, bardzo znany. I dyskutowaliśmy tam o właśnie podobne tematy kiedyś i przy śniadaniu on miał taki, lubiał zaczepny być trochę, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, też człowiek z dużym poczuciem humoru. I zapytał mnie przy śniadaniu, czy Pan Bóg zna matematykę? A mnie coś oświeciło i powiedziałem mu nie. I on wtedy się zdziwił, bo oczekiwał innej odpowiedzi. Pytał się dlaczego? A ja mówię, bo Pan Bóg jest matematyką. I to mu się wtedy spodobało, jako matematykowi. No a teraz tłumacząc to trochę na język właśnie teologiczny, teologowie mówią, że w Panu Bogu nie ma różnic, że nie Pan Bóg jest sprawiedliwy, tylko jest sprawiedliwością. Nie jest miłosierny, tylko jest miłosierdziem, że tak powinno się o nim mówić. Więc jeśli ktoś pyta, czy Pan Bóg zna matematykę, nie, jest matematyką. Ktoś z Państwa zapytał, czy nauka oczywiście, opisuje... ja przepraszam, bo tu jest pole, tu się mogą nieporozumienia tworzyć. Oczywiście nie chodzi o matematykę, którą my tworzymy. Taką matematykę, która jest napisana w podręcznikach czy w zeszytach u studentów. To jest nasza matematyka, którą my tworzymy. Chodzi o tę informację, która jest w strukturze wszechświata. O to, czego nasza matematyka jest jakimś odzwierciedleniem. Sorry. Czy nauka opisuje świat taki, jaki jest, czy taki, jaki być powinien? Nie mam komentarza na to. Gratulujemy autorowi pytania. Tak, pierwszy taki przypadek. No, ale na każde pytanie można znaleźć Wiedziałem. Jakieś ciekawe... Tylko muszę sobie siąść z wrażenia. W matematyce jest taka metoda optimum, albo się nazywa zasadą najmniejszego działania. Mianowicie, no jakbym chciał, jak Einstein chciał odkryć prawo grawitacji, to jest na to recepta. Mianowicie trzeba wziąć pewną funkcję, która się nazywa Lagrangianem.
I trzeba wykonać całkowanie i znaleźć jej ekstremalną wartość, taką najlepszą z możliwych. I jeśli się ją znajdzie, to jest prawo grawitacji. I właściwie wszystkie wielkie prawa przyrody odkrywa się w ten sposób, że się szuka Lagrangianu, potem robi się tę zasadę najmniejszego czy największego działania, zależy różnych różnie, ekstremalną. I otrzymuje się odpowiednie równanie, które jest prawem przyrody. Problem polega tylko na jednym. Skąd wziąć tę funkcję Lagrangianu? Trzeba ją odgadnąć i tego nikt nie ma recepty. Ale poza tym jest to metoda szukania właśnie optymalnego rozwiązania tego. Minimalizuje się pewne działanie. I Leibniz, taki bardzo wielki filozof, uważał, że świat, Pan Bóg stworzył świat najlepszy z możliwych, że rozwiązał zagadnienie właśnie optimum. I jeśli tak, to świat jest taki, jaki powinien być. Bo jest świat optymalny. Z tym, że oczywiście różni uczeni, różni myśliciele, między innymi Voltaire, wyśmiewał Leibnica, że jeśli ten świat jest najlepszy, to jakie są te gorsze. Ale oczywiście to jest kpina. Zresztą chyba Voltaire sobie z tego zdawał sprawę. Bo Leibnicowi chodziło o co innego, że mamy, wyobraźmy sobie zbiór wszystkich możliwych wszechświatów. I na przykład mogą być takie własności tych wszechświatów, które się nawzajem wykluczają. I Pan Bóg ich nie może obydwu zrealizować, tylko wybiera taką kombinację, która jest najlepsza z tych, które niejako ma do dyspozycji. Na przykład wolna wola i istnienie cierpienia. Że nie można stworzyć świata, który by dopuszczał wolną wolę, a równocześnie nie było cierpienia. Bo jest pewien wybór. Jak człowiek ma wolną wolę, może coś głupstwa wyrobić. I Pan Bóg rozwiązał zasadę optimum. Wybrał najlepszy z możliwych. I rzeczywiście te inne byłyby na pewno znacznie gorsze kombinacje. To jest tylko mój komentarz do tego, jaki świat powinien być. Dziękuję. Tak, może w takim razie takie pytanie, czy ksiądz profesor może przybliżyć zasadę antropiczną? Czyli tą... Mają Państwo talent zadawania pytań na całą noc do odpowiadania. Wróćmy do tego obrazka, gdzie było pole wszystkich możliwości na przeźroczu i niejako informacja była wstrzykiwana w te warunki początkowe. Zawężał się te wszystkie możliwości do tych, które są i to były warunki początkowe. I teraz powstaje pytanie. Podobne do pytania Leibnica, że wyobraźmy sobie wszystkie możliwe warunki początkowe, jakiekolwiek by można sobie wyobrazić. Okazuje się, że podzbiór tych warunków początkowych, które dopuszczają do ewolucji życia i powstania człowieka, jest maleńki. Jak mówią matematycy, jest miary zero. To znaczy, gdyby się przypadkowo miało wybierać warunki początkowe, to szansa, że się przypadkowo trafi właśnie na te, jest zerowa. Jak jeden do nieskończoności, mówiąc potocznie. Mianowicie, jakiekolwiek małe zaburzenie warunków początkowych powodowałoby, że życie by nie mogło powstać. Na przykład, gdyby tempo rozszerzania początkowego wszechświata było o ułamek jedną milionową mniejsze niż było, to świat by się zapadł do drugiej osobliwości, rozszerzałby się, skurczył i zapadł, zanim w ogóle powstałyby pierwsze gwiazdy. Jeśli by tempo rozszerzania było odrobinkę większe niż to, które było, świat by się rozszerzał bardzo szybko, grawitacja by nie miała szans przezwyciężyć ekspansji, nie powstałyby galaktyki i gwiazdy i życia by też nie było. Więc ten margines jest mały i to się nazywa zasada antropiczna, że jest to dziwne, dlaczego właśnie warunki początkowe były takie, a nie inne, jak gdyby ktoś specjalnie nastawiał wszechświat, żeby mógł powstać człowiek. Ale oczywiście taki wniosek jest przedwczesny, dlatego że
No my nie wiemy dokładnie, skąd się wzięły warunki początkowe, co było przedtem. Być może jest jakieś inne wytłumaczenie, ale jest ono na pewno bardzo trudne. Proszę mi wierzyć, ksiądz profesor odpowiedział na większość tych pytań w swoich odpowiedziach poprzednich, na większość tych pytań, które tutaj leżą. Ja ich nie odrzuciłem dlatego, że one są, nie wiem, dziwne, tylko dlatego, że one zostały, odpowiedzi na nie już padły. Natomiast wydaje mi się, że na koniec możemy zapytać o to, skąd u księdza profesora zainteresowanie kosmologią, jak pyta jedna osoba z państwa. Co moje kosmologią? Tak, skąd zainteresowanie u księdza profesora tą dziedziną nauki, jaką jest kosmologia? No nie miałem za młodu stać przy budce z piwem i myśleć o czym innym. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, bardzo serdecznie jeszcze raz księdzu profesorowi dziękujemy. Szczególnie państwu bardzo nisko się kłaniamy, że państwo tak licznie przybyliście na ten wykład i mam nadzieję, proszę księdza profesora, że przyjmie ksiądz profesor po raz kolejny kiedyś w przyszłości zaproszenie do nas, żebyśmy się mogli tutaj spotkać. W bliższej, ale i... Bo jak w dalekiej, to nie przyjmuję. Bliższej, no to brawo. Dobrze. O, jeszcze kwiaty tu dla księdza profesora, bardzo prosimy, tak jest, prosimy wręczyć. Panie prezydencie, może pan by wszedł tutaj na scenę i wręczył ten upominek, tak pan trzyma, tak. Czy pan do domu chce to może zabrać, no. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, pan prezydent musiał nas opuścić przed chwilą, ale przekazuję na ręce pana profesora, księdza profesora, najnowszą encyklopedię, która niedawno została wydana. Myślę, że ksiądz profesor w wolnych chwilach, choć trudno mówić tu o wolnych chwilach, będzie mógł przeglądać i tutaj jest cała wiedza o naszym pięknym mieście. Bardzo serdecznie. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Ja tylko zachodzę... Proszę państwa, tylko zachodzę w głowę, dlaczego w tej encyklopedii nie ma kilku znanych nazwisk Rzeszowa, no ale... Uzupełnimy. Na boku. Tak jest, uzupełnimy. Jeszcze raz dziękujemy księdzu profesorowi. Panie prezydencie, dziękujemy panu bardzo. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia. I ksiądz profesor chciał jeszcze coś powiedzieć. No ja tylko chcę podziękować za udany wykład, dlatego że wykład nigdy nie jest dziełem tylko prelegenta, tylko oddziaływania, tak jak wszystko we wszechświecie. A tu oddziaływanie było wspaniałe i w tej sali, i nawet czuję przez ścianę z tej drugiej sali też. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.